Wynik definiuje i determinuje życie trenera? Niestety tak, zawodowo tak. Mówię niestety, dlaczego w ten sposób, bo wynik jest pochodną pracy, powinien być pochodną pracy. Jeżeli nie jest, to jest przypadkowy. I tak naprawdę, żeby odnieść sukces, czy mieć dobry wynik, potrzeba trochę czasu, tak jak w każdej pracy, żeby przekazać pewną wiedzę swoim piłkarzom. Więc tak, weryfikuję pracę trenera tu i teraz. Natomiast pytanie, co jest wynikiem, czy ten jeden mecz, który odbył się w wybranym terminie, czy wynikiem jest to, jak zespół się rozwijał, które miejsce ma na koniec i gdzie będzie za rok, za dwa czy za pięć.